Wszystkie kraje członkowskie muszą się przeciwstawić wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pisze na swojej stronie premier Węgier Viktor Orbán. Niezależność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielu polityków w Europie stawia pod znakiem zapytania. Przed werdyktem w sprawie mechanizmu warunkowości premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie wierzy w sprawiedliwy wyrok. TSUE coraz częściej orzeka w taki sposób, by przypisywać sobie nowe kompetencje nieprzyznane mu na drodze traktatów. Orzekał choćby w reakcji na zmiany w polskim sądownictwie. Chce pieniędzy od Polski, bo ta w trosce o swoje bezpieczeństwo energetyczne nie zgodziła się zamknąć kopalni Turów. Podobnie jak Polska o niezależności TSUE myślą Węgrzy i premier Viktor Orbán. Do dnia dzisiejszego oba kraje nie otrzymały środków z Krajowego Planu Odbudowy. Choć mechanizm warunkowości miał obowiązywać dopiero po orzeczeniu TSUE. Wyrok sędziów poznamy 16 lutego. Premier Węgier napisał na swojej stronie, że kontrowersyjne wyroki to sprawa wszystkich krajów członkowskich, nie tylko Polski i Węgier. Państwom członkowskim Unii Europejskiej nie wolno zaakceptować, by to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmował decyzje polityczne zamiast narodów i rządów. Zdaniem premiera Orbana wyroki TSUE są drogą do federalizacji Europy. Trybunał, gdy widział, że machina integracji europejskiej buksuje, zawsze popychał Unię Europejską w kierunku rozwiązania federalnego. Świadomie poszerzał swoje kompetencje i podkopywał bastiony suwerenności państw członkowskich. W ocenie węgierskiego przywódcy TSUE jest narzędziem w sporze o przyszłość Unii Europejskiej. Sędziowie Trybunału myślą, że mogą zmusić państwa członkowskie do kolejnej fazy integracji, mówi Viktor Orbán. On sam jest przekonany, że panami przyszłości integracji europejskiej są państwa członkowskie i ich obywatele.